Cześć, witam Was po kolejny raz. Zmieniasz bajku przy ulicy Goldhammera w Tarnowie. Dzisiaj nie jestem sam, dzisiaj mam tu małego Ilianka. W międzyczasie między serwisami a obsługą klienta zajmuję się małym. Pojad sobie teraz grzecznie leży sobie tutaj ze mną, a ja mogę nagrać film na temat rowerów MTB. Przechodzimy do nagrywania o rowerze. Dzisiaj na tapecie mamy takiego treka Marlina 7, który jest na przełożeniu 1 na 10. Właśnie chciałbym o tych przełożeniach. Firmy tak naprawdę na siłę nam wciskają takie przełożenia, mówiąc, że to jest taka moda, że to jest lepsze coś. To jest rower, który kosztuje 4400, cena regularna. W dodatku nie ma ani manetki z przodu, ani przerzutki. Jedną tylko zębatkę i też tym samym jest ciężki, jakby to dołożyć, to by jeszcze ważył z pół kilograma więcej. Jest na zwykłej, no w zwykłej rurze sterowej, nie ma taperowanej, zwykły amortyzator. Sporo taniej można kupić już rowery na amortyzatorach powietrznych i na napędzie 2x10 deore, ale nie o tym chciałem powiedzieć. Bardziej tu chodzi o tak naprawdę o wadliwości tych napędów dla użytkowników, którzy kupują to rower jako uniwersalny, rekreacyjny rower do wszystkiego, jako jedyny rower. A mianowicie, tak, tu ma ten rower zębatkę, która ma 28 zębów. Każdy z nas wie, jak mamy zębatkę 28 zębów, ile możemy z tej zębatki wycisnąć jadąc po płaskim, po asfalcie, czyli do jazdy ogólnej. Z tyłu ma 10 biegów, rozpiętość jest 11,46. Tak samo taki amator przeciętny będzie miał problem z wyjechaniem, pokonaniem podjazdu w terenie. Na asfalcie może nie, bo są bardziej łagodne. W terenie to już są wymagające podjazdy. Ja tu nie mówię o jakimś trudnym terenie, wystarczy okolice Tarnowa. Czyli ten rower tak naprawdę nie sprawdzi się ani w terenie, ani jako uniwersalny. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o zużycie napędu. Jedna zębatka no spowoduje to, że to, ten napęd się zużyje dużo szybciej, żywot jego będzie krótszy, ponieważ mamy jedną z przodu i używamy tylko tą jedną, czyli z przodu zużywamy szybciej, bo mamy dwa razy szybciej, jak mielibyśmy dwie, trzy razy szybciej, jakbyśmy mieli trzy, się zużyje, a jednocześnie używanie jednej zębatki z przodu powoduje to, że z tyłu używamy też tych samych przełożeń powtarzalnie, że tak powiem. Tutaj widać po tym rowerze, który jest używany, gdzie 3-4 zębatki są tylko używane z tyłu. One bardzo szybko się zużyją, a te górne w ogóle nie są wykorzystywane. Jedynie teraz przy serwisie, przy regulacji rowera ja wrzuciłem może po raz pierwszy na te większe zębatki, także nie wiem po co aż 10 biegów i taka rozpiętość, gdzie też stopniowanie tych biegów jest takie, gdzie nas może nie zadowalać, jeżeli chodzi o kadencję, którą możemy uzyskać z tego przełożenia. Uważam, że rowery z przełożeniem właśnie 1 na 10 nie są najlepszym rozwiązaniem jako uniwersalny, ale o tych przełożeniach jeszcze powiem. Cały czas będę twierdził, to jak w gravelu, że rower, który będzie miał 2 z przodu, 10 z tyłu, to jest naprawdę optymalny rower i z niego wyciśniemy tyle, ile byśmy chcieli. Jeżeli chodzi o napęd 1 na 10 i też one zaczynają być coraz częściej stosowane w rowerach crossowych, naprawdę ludzie będą zawiedzeni taką konfiguracją przełożeń. No, sami zastanówcie się, możecie w komentarzach wypowiedzieć się, jakie jest Wasze zdanie, jakie są Wasze odczucia, bo na pewno nie jeden Was jeździ na takim rowerze z napędem 1 na 10. Postaram się odpowiedzieć, jak Wam się podoba mój film, proszę o łapkę w górę. Tak samo o subskrypcję, żeby się kanał rozpowszechnił. Będziemy różne zagadnienia poruszać i jak będziecie chcieli bym poruszył jakieś tematy, które by Was interesowały, to z chęcią spróbuję tam nagrać jakiś film. Wiedzę posiadam, także mogę się nią z Wami podzielić. Na dzień dzisiejszy i do zobaczenia, do usłyszenia. Pozdrawiam Was wszystkich.